Ashdown, bass, sub octave plus. Od razu pokażę Wam po zgaszeniu światła, jak nam się świeci efekt. On na razie jest wyłączony. Teraz był włączony, po prostu ta dioda cały czas się nam świeci. Fajnie szpanersko wygląda. Wejście z tej strony jest wzmacniacza. Efektu. Wejście. Wejście do pieca. Zasilacz 9V, standardowa wtyczka lub bateria. Klapka pod spodem. No, naturalnie włącznik nożny, świecąca dioda wskazująca działanie efektu. No i na pokładzie znowu mamy wejście jakby sygnału i wyjście. Poziom wejścia i wyjścia, który możemy regulować. Poziom tego efektu, czyli oktawer, czyli dodaje nam oktawę w dół. Tutaj nie, to jest tylko dodanie oktawy w dół i tutaj możemy regulować nasycenie tego tego oktawera, tego efektu. Można to inaczej też tłumaczyć, że to jest jakby miks sygnału basu czystego z sygnałem z efektu. Tu mamy dodatkowo distortion. Przybliżymy troszeczkę. Distortion drive, czyli tutaj jakby dodaje przesteru do tego dźwięku oktawy, który nam ten efekt tworzy. A tu mamy poziom tego przesteru, jakby można powiedzieć balans też efektu tego przesteru. Czyli można powiedzieć, że to jest taki delikatny przesterek plus oktawer. Zresztą posłuchajcie sobie sami, jak to brzmi. To był czysty kanał. Teraz z efektem. Damy na razie te gałki na minimum. Zacznę podkręcać. Thank you.
Też można się bawić i brzmienie ustawiać w zależności od zapotrzebowań. Wiadomo, na koncercie będzie troszeczkę to inaczej, będziemy ustawiać i zupełnie inne będą ustawienia tych potencjometrów. W domu będzie zupełnie inaczej, więc wszystko jest uzależnione też od sytuacji. Tak czy siak, jak sobie z tym grałem, to trudno było mi się obejść bez tego oktawera, więc no myślę, że warto spróbować.